Ogólnopolskie poszukiwania Izabeli Parzyszek, zaginionej 9 sierpnia w drodze do Wrocławia, zyskały szeroki rozgłos. Izabela, należąca do świadków Jechowy, stała się przedmiotem zainteresowania zarówno mediów, jak i społeczności internetowej. Organizacja Świadków Jechowy po raz pierwszy zabiera głos w sprawie, oferując oficjalny komentarz przez rzecznika prasowego, który opublikowano wyłącznie na portalu Świat Gwiazd. Dramat Izabeli zaczął się, gdy kobieta wyjechała z Bolesławca do Wrocławia, aby odebrać swojego ojca ze szpitala. Nie dotarła na miejsce, co skłoniło jej rodzinę do zaalarmowania opinii publicznej. W mediach społecznościowych pojawił się apel o pomoc w zlokalizowaniu Izabeli, który szybko zyskał na popularności i rozprzestrzenił się na platformach takich jak Facebook. Post zawierał konkretny apel: Zaginęła Izabela Parzyszek. Lat 35. Jeśli jechałeś autostradą w piątek, 9 sierpnia 2024 roku, około godziny 20:00 z Bolesławca na Wrocław, koniecznie sprawdź, czy nagrałeś to auto stojące na poboczu przed Legnicą. Rodzina prosi każdego, kto mógłby mieć jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu Izabeli, o pilny kontakt pod numerem telefonu. 48 609 745 007 lub bezpośrednio z policją. Niezwykle niepokojąca zagadka zaginięcia Izabeli Parzyszek, mieszkanki wsi Kruszyn w województwie dolnośląskim, wciąż pozostaje nierozwiązana. W piątek, 9 sierpnia 2024 roku, kobieta wyruszyła samochodem z Bolesławca w kierunku Wrocławia. Jej podróż niespodziewanie przerwała awaria pojazdu około godziny 19 i setnych na wysokości wioski kwiatów 78 km autostrady A4. Ostatni raz Izabela kontaktowała się telefonicznie z rodziną o 19 i 40 setnych. Po przybyciu na miejsce rodzina odnalazła jej samochód, jednak Izabela od tamtej pory nie powróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z bliskimi czy przyjaciółmi. Jej zniknięcie wywołało ogromne zaniepokojenie wśród bliskich, którzy z ogromnym smutkiem i tęsknotą apelują o pomoc w odnalezieniu Izabeli. Rodzina opublikowała zdjęcia miejsca, gdzie znaleziono samochód, jednak nie dysponują szczegółami dotyczącymi ubioru Izabeli w dniu zniknięcia. Tomasz Parzyszek, mąż zaginionej, w kilku wywiadach podzielił się wrażeniami o prywatnej stronie życia Izabeli, ujawniając, że około godziny 18:30 i zadzwoniła do ojca, informując o problemach z autem w okolicach wsi kwiatów niedaleko legnicy. Jego wypowiedzi przybliżają jej osobowość i podkreślają dramatyczność sytuacji. W dniu zaginięcia Izabeli Parzyszek, jej ojciec miał z nią ostatni kontakt telefoniczny o godzinie 19,37 setnych, Izabela poinformowała go, że nie zadzwoniła po pomoc drogową i poprosiła ojca, aby zorganizował lawetę. Ojciec, chcąc jej pomóc, wysłał na miejsce swoich znajomych. Kiedy przybyli, Izabeli już tam nie było, Tomasz Parzyszek, mąż zaginionej. Wyraził frustrację dotyczącą początkowej reakcji policji na zgłoszenie zaginięcia. Stwierdził, że pierwszego dnia funkcjonariusze byli sceptyczni co do powagi sytuacji, rozważając różne scenariusze. Mimo to policja szybko przeszukała telefon Izabeli i zaczęła badać zgromadzone poszlaki. Tomasz podkreślił, że regularnie konsultuje się z policją i samodzielnie prowadzi własne działania poszukiwawcze. Dodatkowo, analiza konta bankowego Izabeli nie wykazała żadnych transakcji, które mogłyby sugerować jej dobrowolne oddalenie, się nie podejmowała większych sum pieniędzy i od piątku nie dokonywała żadnych płatności. Mąż Izabeli wspomniał również o nowym tropie, którym mogą być firmy przewozowe działające na trasie, którą podróżowała Izabela. Wspólnie z gronem znajomych skupia się na zdobywaniu informacji, które mogą posiadać te firmy. Mając nadzieję, że mogą one przyczynić się do rozwiązania zagadki jej zniknięcia. Wszystkie te informacje są bacznie weryfikowane przez policję w ramach trwających śledztw. W odpowiedzi na dramatyczne zniknięcie Izabeli Parzyszek, lokalna wspólnota świadków Jechowy, do której należy zaginiona, natychmiast zaangażowała się w poszukiwania. Ryszard Jabłoński, rzecznik Związku Wyznaniowego, w rozmowie z portalem Świat Gwiazd, Podkreślił głębokie poruszenie i zaangażowanie członków wspólnoty. Jesteśmy głęboko poruszeni zaginięciem naszej współwyznawczyni, Izabeli Parzyszek. Myślami i sercem jesteśmy z jej mężem, członkami rodziny i przyjaciółmi. Starszyzna z miejscowego zboru świadków Jehowy nieustannie zapewnia wsparcie emocjonalne i duchowe wszystkim osobom dotkniętym sytuacją. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność policji która z dużą determinacją zajęła się sprawą i intensywnie prowadzi poszukiwania, dodał Jabłoński. Rzecznik Związku Wyznaniowego zaznaczył także, że wszelkie informacje dotyczące sprawy pozostają w gestii organów ścigania, a wspólnota polega na ustaleniach policji. Wspólnota modli się o bezpieczne odnalezienie Izabeli i wzywa każdego, kto posiada jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Do kontaktu z infolinią 112 lub bezpośrednio z Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu pod numerami 47 873 32 00 lub 201.